Siemaneczko, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to oczywiście Almin Wiórki. Jest to oczywiście Breathing. Bawcie się dobrze! I na dzisiejszy odcinek przygotowałem, proszę państwa, paczkę za 50 tysięcy monet. 50 meczów w Squad Battles trzeba było wygrać na minimum zawodowcu. Musiałem właśnie wygrać ich 7, także trochę było to nudne, nie ukrywam, ale jest szansa na walkout. Tak? Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę pod tym filmem, subskrybujcie również mój kanał, ponieważ jak mówiłem, filmy są codziennie. Warto, żeby ten przycisk był szary. Tak, warto. Więc myślę, że możemy po prostu odebrać tę paczkę, tak jak mówiłem. 50 spotkań na zawodowcu trzeba było wygrać. To jest to katorga, bo nie lubię zbytnio grać w Squad Battles, ale może niewymienny walkout też byłoby spoko, nie ukrywam, też byłoby ok. Naprawdę, to jak chodzi menu w FIFA 21 to jest kryminał, co? A. Co? Co ja dostałem? Ło, co to jest? A, stroje. A już się podierałem. To jest jedyny walkout, który będę miał przez najbliższy miesiąc, mam wrażenie. Tylko otwórzmy paczkę jedyną wymienną w dzisiejszym odcinku, czyli paczka z jednym zawodnikiem świecącym. Czy to jest w ogóle świecący zawodnik? Chyba to będzie srebrny zawodnik świecący, niestety. Tak jest. Chiesa, zawodnik Juventusu. Czemu on nie jest w Juventusie, proszę państwa? To jest dobre pytanie. Paczka za 50k. Otwierałem chyba już dwie albo trzy paczki za 50 tysięcy monet i nie były to paczki, które dobrze pamiętam. Także. Otwieramy. Proszę, 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 proszę. Jest walkout! Jest walkout! Mój pierwszy walkout! Mój pierwszy walkout! Ja nie mogę! Mój pierwszy walkout z Hiszpanii! Na śpo! Dawid Silva! To musiał być. Znaczy, dobra, nie będę narzekał, tak? Mam walkout! Nie mogę już narzekać! Mam walkout! Nie będę narzekał! Dawid Silva to jest... To jest Dawid Silva, tak? No to cóż, no doczekałem się, tak? Doczekałem się, wreszcie ja trafiłem walkout. I Gomez! O kurde. Proszę państwa. O kurde. Znaczy, z jednej strony szkoda, że to nie jest wymienna paczka, ale z drugiej mam kartę, która będzie do co najmniej przez parę miesięcy w naszym składzie. O kurde. To jest chyba... To jest aktualnie moja najlepsza paczka w FIFA. Dobra, ale ten Gomez, ja pierdzielę. Dobra, trzeba będzie... Bardzo możliwe, że w dużym odcinku zmienię skład. I to nie jest dlatego, że... Chcę go zmienić, ale jak już trafiam Gomeza, który jest wart ponad 100 tysięcy monet, trzeba zrobić zmiany. Po prostu trzeba zrobić zmiany, naprawdę. Ja pierdzielę, ale kozak. Jestem zadowolony. Wreszcie, po tym wczorajszym odcinku, po tym pechowym 13 odcinku, stało się. Stało się, trafiłem walkout, trafiłem Gomeza. Coś pięknego. Zagrałem sobie mecz Division Rivals. Ile jeszcze meczów mi zostało? To jest ciekawe. Zostało mi jeszcze 10 spotkań. Mam 10 600 punktów. Kurde, no chciałbym mieć pierwszą rangę, ale to jest niezbyt pewne. Dobra, co dostanę za paczki i za drugą rangę? To mnie zastanawia. Dwie mega paczki i dwie paczki za 15k. A za pierwszą rangę dostałbym... Znaczy... Myślałem, że będzie większa różnica, powiem wam szczerze, więc jak zostanę w tej drugiej randze, nie będę jakoś płakał z tego powodu. Zagrajmy sobie po prostu The Division Rivals. Ja już mam w głowie fakt, że mam jednego z najlepszych obrońców w grze. No i elegancko, proszę państwa, elegancko będę kombinował nad składem. Jeżeli macie jakiś pomysł, oczywiście dajcie mi znać w komentarzu, bo będę szukał na pewno jakiejś inspiracji. I co? No i lecimy. Dzisiaj zagramy sobie dwa mecze, bo ostatnio był jeden mecz, bo się troszeczkę zdenerwowałem, więc dzisiaj zagramy sobie dwa mecze. 14, to musiał być 14 szczęśliwy, bo 7 razy 2 jest 14. 7 to jest szczęśliwa cyfra, tak? Tak, to dlatego. No i oponent na dzisiejszy odcinek. O kurde, flaczek. Okej, okay, jest Gomez. O, proszę bardzo, Gomez. Będziemy sobie testowali Gomeza. To jest mega dobry skład. Aguero, Sané, Vardy, Goretzka, Rodri. Mogą być kłopoty, powiem wam, mogą być kłopoty. Ale serio, powiem wam, taka ulga jest po tej paczce, że już wreszcie czuję, że jak jeszcze będę miał te dwie paczki za 100k, to już liczę, że coś się odblokuje wreszcie na tym koncie, bo to, co się stało wczoraj, to już myślę, że chyba samo EA uznało, że wiecie co, przesadzamy chyba, przesadzamy. Nice, Carrasco, let's go. Ależ wy, no to jest... Ja bym tutaj karteczką poszczuł. Nie ma! Oż, Cuadrado, kasacja. Tylko wiecie co, problem jest teraz taki z moim składem, że ja bardzo polubiłem De Ligta, ale jeśli kogoś miałbym z mojej obrony usunąć z tego składu, to niestety, ale to właśnie będzie De Ligt, ponieważ Diego Carlos jest takim kocurem, mam wrażenie, że on w ogóle błędów nie popełnia, więc chyba pójdziemy w obronę Carlos Gomez po prostu. Chyba na prawą obronę dam Wan-Bissakę, a na bramkę... No chciałbym Alissona dać, powiem wam, bo Alisson jest takim kozakiem w tej FIFA, że to jest... Czasami broni nie... Nie wiem, nie umiem się wysłowić. Nice, Paweł. A spróbujmy, może Paweł. Ależ to leciało, ale jak widzę, że bramkarz się w ogóle nie rzuca, to już od razu wiem, że to niestety nie wpadnie, ale strzał niezły. Oj, byniu.
Nie, Delikt, coś ty zrobił, właśnie, kurde, Delikt, to jest ten problem. W sensie, nie będę generalizował wszystkiego, czego on zrobił, ale no, no to nie można tak robić, no bądźmy szczerzy, no po prostu nie można tak Aguero odpuszczać, no co to było, no. Najgorsze jest też to, że raczej będziemy się musieli też pożegnać z Dybalą, w sensie, fajnie się nim gra, ale brak tej słabszej nogi czasami strasznie, naprawdę strasznie przeszkadza. Aczkolwiek możliwe, że będę do niego wracał, no niestety nie mam jak go połączyć, no bo jak dobrze wiecie, no, no nie ma jak połączyć, jeżeli nie mam Ronaldo, to nie zrobię tego składu niestety. Ale co postrzelał, to jego, naprawdę, myślę, że został taką już małą legendą tej serii. No i pan Joe Gomez wjeżdża z buta, proszę państwa, wjeżdża z buta. Brudnymi butami wbija się na stół. Oj nie, to będzie gol, to będzie gol, to będzie gol, źle pokryłem, chyba że Jimmy Vardy... Siema, to ja i moje naciskanie kółka, kiedy nie potrzebuję naciskać kółka i jest rzut karny. Neto zrobił co mógł zrobić, nie będę miał pretensji, zostanę w środku. Kurde, to był zły pomysł. O nie! Zapomniałem, że nagrywam odcinek. Okej, przegrywamy 3-0. W sensie, nawet nie wiem jak padła ta trzecia bramka, szczerze wam powiem, bo z ręką na sercu przez chwilę w głowie miałem takie, ej, co ja robię? A się okazuje, że nagrywam odcinek. Ten gość, z którym gram, jest całkiem, kurczę, dobry. To jest ten problem. Myślałem, że będę miał jakieś szanse. Najwyraźniej się, kurczę, myliłem. O, ależ odbiór. Richarlison, to jest twoja akcja. Richarlison, jakby to wyjął. Kto wyjął? Kto to jest? Nie, Neuer chyba. No dobra, De Ligt, to co, jakiś pożegnalna bramka z rożnego, co? Co ty na to? Ale masz tam miejsce, De Ligt, to musisz strzelić. Poprzeczka! O, Lukasik. Dawaj, 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 dawaj. A, Jezu, pan Bisaka jest przepotężny na tej obronie, muszę go mieć. Bala zdąży w tempo. Richarlison, ale czemu nie przyjąłeś tej piłki? No cóż, generalnie operacja comeback nie powiodła się, mówiąc łagodnie, ale z takim składem, no, ciężko, tak? Troszkę ciężko. Dobra, drugi mecz, który na pewno już wygrywamy 100%, nie ma żadnych wątpliwości, że już to ugramy. Proszę was bardzo, to jest cały skład z ligi włoskiej, Tonali na SPD. Nie powinienem mówić za dużo, ale w porównaniu z poprzednim składem powinienem sobie poradzić chyba. Ależ błąd pana Aleksandro. Trzeba to wykorzystać, panowie, trzeba to wykorzystać. Carrasco na pustą bramkę do Dybali. To już musi być bramka. Takich błędów. I to będzie rage quit. Krzych Cox. Czy to jest Krzych Cox? Krzychu, nie wychodź. Albo możesz wyjść jednak, żartowałem. Kurde, jednak nie wychodzi. Nie wiem, co ma oznaczać ta pauza. Może jakieś gierki psychologiczne. Bardzo możliwe. Aczkolwiek my liczymy na zwycięstwo. My tutaj przyjechaliśmy po to, żeby... Nie przyjechaliśmy, jesteśmy u siebie. Jesteśmy tutaj, żeby wygrać. Potrzebujemy punktów, żeby się dostać do... Naprawdę, jak ja się dostanę do pierwszej ligi, to będzie największy twist w historii polskiej sceny FIFA. Naprawdę, ja w pierwszej lidze to brzmi co najmniej dziwnie. Oj, to jest gol chyba. Nie jest gol, no widzicie, Dybala taki jest czasami właśnie, taki urwi połć. Ależ poklepał, De Ligt, proszę, nie, De Ligt, to jest na twoje konto znowu, Boże, De Ligt. Ja nie chcę szukać kozła ofiarnego, ale on tak odpuszcza czasami ten pressing, że to jest kryminał. Dybala, oj, to będzie bramka chyba. Chyba będzie bramka, Dybala jak przez... Carrasco. Tak jest, dobra, Carrasco tutaj nie znalazł. No i czemu pauzuje? Nie rozumiem. Co ma na celu pauzowanie meczu, podczas kiedy ja strzelam bramkę? Nie rozumiem takiej strategii. Okej, do pierwszej połowy wygrywamy. Wygrywamy w pierwszej połowie, a jak zaraz dobrze wiecie, jest druga połowa, w której zwykle lubię potracić dużo bramek. Ale no statystyki, to jest ten problem. Że statystyki są strasznie na moją korzyść, a w drugiej połowie to wszystko będzie... Odwróci się po prostu, wszystko się odwróci. No chyba, że będę miał malutkie szczęście, takie maluteńkie. O, tam ma miejsca Carrasco! Prawe skrzydło, proszę państwa, lecimy. Lecimy, on myśli, że zejdę. Dobrze myśli, ale nie teraz. Podanie, strzał Dybali, ale zablokowany znowu ten, jak go się nazywa? Manolas. O, to podanie było kozackie, Richarlison od słupka. 3-1, mamy to, mamy dwubramkową, wstrzeliłem bramkę w drugiej połowie w ogóle. Co jest grane? Pyk, Dybala, olsz podanie. Carrasco, to będzie chyba czwóreczka, muszę to wykorzystać, po prostu muszę. Carrasco, Lukas z główki i 4-1, proszę państwa, 3-bramkowa przewaga, niemożliwe. Po prostu niemożliwe, że mi się udało w drugiej połowie strzelić dwie bramki. Diego Carlos, jeszcze asysta, proszę państwa, to jest uniwersalny obrońca. Richarlison, chyba będzie piąteczka, mi się wydaje, po długim słupku, 5-1, bez szans. O, czyżby, oj, Neto się starał się, 5-2, jeszcze 15 minut teoretycznie, więc ze mną wszystko jest możliwe. Richarlison, pyk, o, ależ nożyce, takie nożyce
proste nożyce, 6-2, Lukas. No i wreszcie się udało, słuchajcie, wygraliśmy mecz. Niemożliwe, naprawdę niemożliwe, ale się udało wygrać mecz w drugiej lidze. To był naprawdę wspaniały odcinek. Mieliśmy walkout, trafiliśmy Gomeza, jutro nowy skład, coś pięknego. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, oczywiście stawcie opeczkę w górę pod tym filmem, subskrybujcie mój kanał, ponieważ filmy są codziennie. Także widzimy się jutro, trzymajcie się, do usłyszenia. No i na razie.